Nie bez powodu pierwszym krokiem wspólnoty anonimowych alkoholików jest uznanie swojej własnej bezsilności wobec uzależnienia. Uznanie swojej bezsilności jest też ważne, jest pierwszym z celów w terapii, w Twoim trzeźwieniu. Dzisiaj porozmawiamy o kontroli związanej z piciem, a właściwie o jej braku. Opowiem też krótko o paradoksie kontroli. Zapraszam, Darek Dopierała. Brak kontroli nad swoim piciem jest pierwszym krokiem w terapii, ale też jest cechą diagnozy, która się nie zmieni. Nigdy nie będziesz w stanie kontrolować swojego picia. A więc musisz to przyjąć i nie wchodzić na ring. O tym opowiem dzisiaj. Tak jak wspomniałem, jednym z objawów uzależnienia jest brak kontroli nad piciem. Dotyczy ona, ta kontrola, ten brak kontroli, trzech elementów. Brak kontroli nad ilością wypijanego alkoholu. Brak kontroli nad czasem utrzymywania abstynencji i brak kontroli nad czasem zakończenia swojego picia. Te trzy punkty, te trzy sfery braku kontroli mają ogromne znaczenie. Co mam na myśli? Jeśli nie masz kontroli nad rozpoczęciem swojego picia, to deklarujesz, że nie będziesz pić. Że w tym miesiącu ani jednego kieliszka. Że przez najbliższy tydzień nie sięgniesz po alkohol. Ale to twoje postanowienie załamuje się. Jednym z paradoksów jest to, że możesz pewnie znaleźć okresy, kiedy nie piłeś. Ale z drugiej strony, po co kontrolować swoje picie, po co sobie obiecywać niepicia, jeśli nie masz problemu? Po prostu dzisiaj pijesz, jutro nie i tyle. A nie założenie sobie, okej, od dzisiaj przez najbliższy tydzień nic nie wypiję. Te przerwy mają zwykle dwa cele. Po pierwsze, chcesz sobie podreperować zdrowie, ponieważ twoje ostatnie picie było zbyt kosztowne dla ciebie. Drugi możliwy cel jest udowodnienie samemu sobie, że tak naprawdę mam wpływ nad ilością wypijanego alkoholu, nad swoim piciem. To jest ułuda, kłamstwo. Drugi aspekt braku kontroli to jest ilość wypijanego alkoholu. Przykład. Deklarujesz sobie, że wypijesz tylko kieliszek. Kończy się na większej ilości. Deklarujesz, że dzisiaj wypijesz tylko jedno piwo. I musisz iść do sklepu po kolejne. I znowu kolejny paradoks. Jeśli robisz zapasy, a więc kupujesz więcej alkoholu, to też jest to dowód braku kontroli. Ponieważ po co tobie robienie zapasów, jeśli w pewnym momencie skończy się alkohol i tyle? Po prostu nie będziesz musiał pić. Po co gromadzisz zapasy, jeśli potrafisz w dowolnej chwili się zatrzymać? Jeśli nie robisz zapasów i brakuje tobie alkoholu, to potrafisz go sobie zorganizować. Iść do sklepu, poprosić kogoś, może kumpel przyjdzie z piciem. Pijesz do dna. A jeżeli dno butelki zobaczysz, czy dno puszki z piwem, no to idziesz po kolejne. I trzeci aspekt braku kontroli dotyczy zatrzymania swojego picia. Jak często deklarowałeś, że pijesz tylko dzisiaj, a przeradzało się to w kilkudniowy ciąg, a nie dawałeś rady następnego dnia z objawami kaca i po prostu musiałeś wypić, żeby sobie z tym poradzić. I tutaj po raz kolejny mówimy o paradoksie. Jako alkoholik nie masz kontroli nad swoim piciem. Możesz jednak kontrolować swoje niepicie. W jaki sposób? Poprzez przestrzeganie wszystkich zaleceń. Programu HALT, czyli nie bądź głodny, zły, zmęczony i samotny.
poprzez unikanie wyzwalaczy, poprzez rozpoznawanie własnego głodu i umiejętności radzenia sobie z tym głodem, poprzez tak naprawdę trzymanie siebie w karby. Musisz pamiętać, że głód alkoholowy często włącza się automatycznie na coś, co nazywamy wyzwalaczem. Jest to proces, który czasami ciężko jest zauważyć, a jeżeli go nie zauważasz, to ciężko go zatrzymać. Dlatego drogą do kontroli swojej abstynencji, swojej trzeźwości jest rozpoznawanie głodu alkoholowego i zdobywanie umiejętności radzenia sobie z tym głodem. Po to, żeby, jak wspomniałem, nie wchodzić do klatki z tygrysem i nie ryzykować. Dzisiaj mnie rozszarpie, a może nie rozszarpie. Jeśli jesteś kierowcą, to dla ciebie powinno być też proste porównanie. Masz nieszczelny układ hamulcowy. Czasami hamulce działają, czasami nie. I czy to oznacza, że masz sprawny samochód? Zwróć uwagę na to, że świadomość, nie mam kontroli nad swoim piciem, budzi dużo przykrych uczuć. Poczucie winy, ale i słabości. Zdecydowanie wpływa na twoją ocenę samego siebie, na samoocenę. Dlatego alkoholik zaczyna manipulować, używając mechanizmu iluzji i zaprzeczania. Po to, żeby sobie wmówić, że brak kontroli to jest fikcja. Z tego wynika próba utrzymania abstynencji przez jakiś okres czasu, która może się powieść. Po to, żeby sobie powiedzieć, tak, mam kontrolę, przecież przez tydzień nie piłem. Ale w grę wchodzą również inne elementy iluzji. Na przykład alkoholik, jeżeli chodzi o przeszłość, pamięta tylko te fakty, które pomagają mu dalej pić. A więc będzie pamiętał, że przecież przez 2 tygodnie nie piłem. Albo że przecież 14 maja o godzinie 13 zatrzymałem się i potrafiłem przerwać swoje picie. Natomiast będzie wypierał, będziesz zapominał o tym, że będąc na imieninach u kolegi urwał ci się film, że piłeś, aż pojawiło się dno w butelce, a kiedy zabrakło ci alkoholu, wsiadłeś na rower i pojechałeś do sklepu i wtedy zatrzymała cię policja. To właśnie w ten sposób bronisz się przed przyznaniem, że nie masz kontroli nad swoim piciem. Pamiętaj, że często też objawem kontroli są czary, które stosujesz. Co robiłeś, żeby udowodnić sobie, że potrafisz kontrolować swoje picie? Nie będę pił na pusty żołądek. Będę przegryzał. Będę mieszał alkohole. Będę zmieniał alkohole. Te wszystkie zabiegi magiczne mają tobie pomóc, ponieważ, tak jak mówiłem, brak kontroli może być dla ciebie przykry. Zwróć uwagę na kolejne aspekty związane z brakiem kontroli nad swoim piciem. Mam pacjentkę, która zawsze piła jeden kieliszek. Jedno naczynie. Natomiast zmieniała się wielkość tego naczynia. Albo zmieniała proporcje alkoholu. Do tej pory było to kilka centymetrów wódki, reszta coli, a w ostatnim czasie było to już pół na pół. Albo zamiast wódki zaczęła wlewać bimber i uzupełniać go colą. Natomiast cały czas sobie wmawiała i mówiła wszystkim innym, ja przecież piję cały czas to jedno naczynie, ale zmieniała zawartość alkoholu, jego stężenie i proporcje, bo to jedno z drugim jest bardzo związane. To również miało jej wmówić, że ma kontrolę nad swoim piciem. Zwróć uwagę na kolejny punkt. Zbliża się jakaś impreza. Czy robisz zapasy? Czy zdarzyło się, że przygotowując się do jakiegoś święta, do Sylwestra, do imienin, urodzin, chowałeś w różne miejsca w swoim domu, na podwórku, w stodole, w garażu alkohol, po to, żeby się nie skończył, żeby zawsze był pod ręką? Czy zdarzało się,
że idąc do kogoś, kupowałeś skrzynkę piwa, żeby nam wystarczyło, ale potem okazywało się, że właściwie tego alkoholu było więcej. Kupiłeś drugą skrzynkę. Albo koledzy musieli donieść, bo jakoś tak zabrakło. Samo? I jeszcze kolejnym punktem związanym z utratą braku kontroli nad piciem jest to, w jaki sposób alkoholik mówi o swoim piciu. Tutaj idealne jest porównanie do polityków. Zwróć uwagę, że kiedy dzieje się coś dobrego, mówią: zrobiłem, osiągnąłem. Natomiast kiedy coś poszło nie po myśli, to dostajemy komunikat: została podjęta decyzja. Alkoholik często mówi: się poszło, się wyszło, się napiło. No jakoś tak samo wyszło. Unika odpowiedzialności, a więc trochę czasu wymaga, zanim powie: wypiłem litr wódki, a miało być tylko jeden kieliszek. A więc nie mówi o sobie w liczbie pojedynczej, ja, ale mówi ono. Oddaje od siebie odpowiedzialność. To też jest cechą charakterystyczną dla braku kontroli, dla udowodnienia sobie i innym, że to jego nie dotyczy, że to jest poza nim. Na zakończenie opowiem trochę o tym, jakie są symptomy utraty kontroli nad swoim własnym piciem. Przede wszystkim szukanie okazji do picia i inicjowanie tego picia. Używanie specjalnych, magicznych zabiegów po to, żeby wypić więcej. O tym już mówiłem. Trwanie na imprezie do momentu, kiedy alkohol się kończy, a potem szukanie innej imprezy. Coraz częstsze upijanie się oraz urwanie filmu. Zrywanie kontaktów z ludźmi, którzy nie piją. Dbanie o to, żeby alkoholu w domu nie zabrakło. To, co mówiłem, chowanie go, używanie różnych skrytek po to, żeby zawsze był pod ręką. Picie w pracy, picie w samotności. To również poszukiwanie zawsze pretekstu do picia. Jest takie powiedzenie, że alkoholik ma 365 okazji, żeby się napić. Czyli każdego dnia znajdzie tą okazję, a jak jej nie ma, no to ją stworzy. Objawem, symptomem utraty kontroli jest również sztywne nakładanie na siebie okresu abstynencji. To jest to, o czym mówiłem, czyli próbujesz sobie i światu udowodnić, że masz kontrolę nad swoim piciem. Picie ciągami. Klinowanie następnego dnia. Stopniowe rezygnowanie z wartości, norm i zasad, które miałeś, czy zainteresowań, po to, żeby pić. Alkoholik właściwie pije cały dzień. Przygotowuje się do picia przez część dnia, potem pije, a potem leczy kaca. Żyje z konsekwencjami. Ale także symptomem jest zakładanie pewnej ilości wypitego alkoholu, czego nie dotrzymuje, pije więcej. Zakładam sobie, że dzisiaj kupię jedno piwo, dwa, trzy, ale okazuje się, że wychodzi ze sklepu z całą skrzynką, bo to musi być na zapas. Ale za kilka dni okazuje się, że tego zapasu już nie ma. Pewną przeszkodą w terapii jest traktowanie kontroli nad piciem jako celu samego w sobie. Jako celu, który ma pokazać, że masz wartość, że jest to coś lepszego niż całkowita abstynencja, bo wtedy masz kontrolę. Jest to jednak bardzo złudne, bo wmawiając sobie, tak naprawdę już stoisz na przegranej pozycji. Ponieważ, tak jak mówiłem, głód jest procesem, który jest często zautomatyzowany, niezależnie od twojej świadomości, jeśli go nie rozpoznasz. Więc nie będziesz w stanie się zatrzymać. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o brak kontroli nad piciem? Ta kontrola nie wróci. Druga rzecz to jest fakt, że kiedy pijesz, tracisz kontrolę również nad swoim życiem, a nie tylko samym piciem. Przypomnij sobie sytuację, kiedy piłeś.
Czy kontrolowałeś swoje życie rodzinne i towarzyskie? A może pojawiały się kłopoty pieniężne, zaniedbane prace domowe, niechęć dzieci czy partnera, partnerki do tego, żeby z tobą rozmawiać, unikanie spotkań rodzinnych? A więc robiłeś nie to, co do ciebie należy, nie to, co chciałeś. A więc straciłeś kontrolę nad swoim życiem w roli ojca, partnera, kolegi. Picie wpływało również na twoją pracę. Ciężko jest pracować po pijanemu, pojawiają się kłopoty z pamięcią, z koncentracją uwagi. Być może zostałeś zwolniony z pracy, albo potrącono tobie premię za spóźnienie, albo za nieobecność. Albo często zmieniałaś pracę. Traciłeś również zdolność nad kontrolą swojego życia pod względem chociażby duchowym. A więc obniżenie twojej aktywności religijnej, zaprzestanie modlitwy, jeśli byłeś wierzący, wizyt w kościele, ale także brak zainteresowania innymi ludźmi. Brak kierowania twoim życiem dotknął też twojego samopoczucia. Mam na myśli wspomniane już zaniki pamięci, niezdolność logicznego myślenia, bezsenność, depresję. Czasami zmienia się twoja waga, zwiększa albo mniejsza. Brak umiejętności kierowania twoim życiem mogło też dotknąć twojego życia seksualnego. Ochota na seks, erekcja, przyjemność, zadowolenie ciebie i partnerki, partnera, wstrzymywanie się od seksu. Brak kontroli to również podejmowanie działań czy zachowań, które są ryzykowne. A więc jazda po pijanemu, wypadki, zniszczenia przedmiotów spalenia, poranienia, potłuczenia, wdawanie się w bójki, przebywanie po pijanemu w niebezpiecznych sytuacjach, wchodzenie na mosty, rusztowania, a więc podejmowanie wysokiego ryzyka. Także wspomniane już prowadzenie samochodu, również kiedy jadą z tobą dzieci i inne osoby, a więc nie zdawałeś sobie sprawy z zagrożenia dla innych. Ale także działania autodestrukcyjne, czyli myśli samobójcze, depresja. Traciłeś jako alkoholik również zdolność do kierowania swoim życiem, jeżeli chodzi o zachowania. Utrata pamięci, zaćmienia, postępowanie niezgodne z prawem, zachowanie impulsywne, niebezpieczne, ryzykowne, wydawanie pieniędzy na alkohol, zanim jeszcze opłaciłeś kredyty, czynsz i inne opłaty. A więc to wszystko pokazuje tobie, że utraciłeś możliwość kierowania swoim życiem wtedy, kiedy piłeś. I tutaj możesz odzyskać tą kontrolę nad swoim życiem i nie uzyskasz kontroli nad swoim piciem, ale możesz odzyskać kontrolę nad swoją trzeźwością, swoją abstynencją. To jest wielka nadzieja. Właśnie w tym paradoksie. Nie masz kontroli nad swoim piciem, ale masz kontrolę nad swoją trzeźwością. Po pijanemu nie kontrolowałeś swojego życia i nie kierowałeś nim. Kiedy będziesz trzeźwiała, odzyskasz umiejętność kierowania swoim własnym życiem. Pamiętaj o tej nadziei. I zapraszam do kolejnego swojego filmu. Pozdrawiam. Darek Dopierała. Trzymaj się.